Dzień dobry Państwu, witam przedstawicieli Imielina głównie, witam Pana posła Wojciecha Króla, Pana Tomasza Lamika, który jest przedstawicielem Stowarzyszenia Nasz Imielin, to jest stowarzyszenie ekologiczne, tak, które walczy od no, 2 lat, mogę powiedzieć tak naprawdę, ostro przynajmniej rok, i Pan Burmistrz miasta Imielin, Pan Jan Chwiętacz. Spotkaliśmy się tak naprawdę w studio po to, żeby móc większemu, że tak powiem, gronu pokazać, że węgiel jest ważny, ale nie kosztem zwykłych ludzi, których jakby tego typu działalność może wręcz krzywdzić. Panie Tomaszu, od samego początku bardzo prężnie działa Państwa stowarzyszenie. Przed czym w zasadzie chcecie się obronić? Znaczy, w Imielinie działa nie tylko nasze stowarzyszenie. Po decyzji kopalni o wydobyciu tego dziewiczego złoża Imielin Północ, dlatego mówię dziewiczego, że pod Imielinem w tej części planowania eksploatacji nie była jeszcze prowadzona eksploatacja. Gdy mieszkańcy dowiedzieli się, że planowana będzie eksploatacja przez kopalnię KWK Piast Ziemowit i dowiedzieli się, w jakim sposobem to będzie prowadzona eksploatacja, czyli najtańszym sposobem na zawał, i najbardziej dokuczliwym. Najbardziej dokuczliwym dla mieszkańców, co spowoduje obniżenia terenu. Czasami eksperci górniczy z kopalni przyznają w dokumentach od 6 do 9 metrów, a niezależni eksperci mówią nawet, że to będzie 12 metrów. Trzecie, czwarte, piąte kategorie szkód górniczych to nie tylko jest zagrożenie dla naszych domów, ale tylko zagrożenie dla infrastruktury miejskiej, dla dróg, dla gazociągów, dla wodociągów. I bardzo ważne jest to, że pod Imielinem znajduje się strategiczny zbiornik wody pitnej, tak zwany GZWP 452 Chrzanów, więc pod Imielinem, pod Mysłowicami, częściowo pod Jaworznem, pod Chrzanowem. Jest to bardzo, bardzo dobrej jakości woda, która zaopatruje częściowo mieszkańców Górnego Śląska w wodę pitną. Ja myślę, że mam ekspertyzy, które żeśmy zlecili stowarzyszenia, które stwierdzają, że ten zbiornik prawdopodobnie zostanie uszkodzony, jak również zbiornik nad Imielinem, tak zwany zbiornik Dzieczkowice, też prawdopodobnie zostanie uszkodzony. Myślę, że węgiel jest ważnym, że tak powiem, paliwem, ale no, mamy jakieś zobowiązanie, nie tylko jak Polska, ale odejścia od tego węgla. Eksperci mówią, że tego węgla może wystarczyć nawet na 40-50 lat, tego, którego opłaca się wydobywać. I wydobywanie węgla za wszelką cenę kosztem społeczeństw no jest bardzo po prostu kontrowersyjne. Panie Burmistrzu, Imielin raczej słynie z takiego miasta, które dba nie tylko o mieszkańców, dba generalnie o tym, żeby się dobrze tam żyło. Mnóstwo pieniędzy zostało wydanych na to, żeby były odpowiednie, że tak powiem, urządzenia typu kanalizacyjnego, prawda, że można było korzystać z czystej wody, wodociągi i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób Pan właściwie wspomaga, bo rozumiem, że Pan jako szef miasta wspomaga to stowarzyszenie i ludzi działających tam? No, tak, oczywiście wspomagamy tymi działaniami, bo zdajemy sobie sprawę z tego pewnego zagrożenia. Jeśli chodzi o samą infrastrukturę, to jak Pani powiedziała, Imielin no, ma już praktycznie, można powiedzieć, w 98% skanalizowane miasto, w 100% zwodociągowane miasto, 95% zgazyfikowane miasto. Także tej infrastruktury jest bardzo dużo i ona prawdopodobnie, gdyby ta eksploatacja miała nastąpić, no, ulegnie uszkodzeniu. Wiąże się to z poważnymi, że tak powiem, konsekwencjami również i dla mieszkańców. No, mieliśmy chyba 7 czy 8 lat temu na przykład dość poważną awarię gazociągu, ponieważ przez Imielin przebiegają 2 magistralne gazociągi, Szopienice i Oświęcim. To są wysokoprężne, 40 atmosfer i 25 atmosfer. I była jedna awaria właśnie tego gazociągu FI500, która powodowała, że trzeba było ewakuować 15 czy tam 18 budynków, to jest około, powiedzmy, no 50 ludzi w sobotnie popołudnie, co było oczywiście dużym stresem i zagrożeniem dla tych mieszkańców. No niewątpliwie te gazociągi no nie były zabezpieczane i do tej pory nie są zabezpieczone na takie oddziaływanie szkód górniczych i obawiamy się, że może się to powtórzyć. A na jakim etapie dzisiaj właściwie jest to postępowanie? Postępowanie odnośnie, powiedzmy, udzielenia koncesji składa się przede wszystkim z uzyskania decyzji środowiskowej, a decyzje środowiskowe mogą jeszcze na przykład wnosić wnioski, uwagi, odwołania władze samorządowe, jak również stowarzyszenia czy sami mieszkańcy.
I tylko na tym etapie tej decyzji środowiskowej możemy wyrazić jeszcze swój jakiś tam, powiedzmy, opinię i pogląd. Obecnie jest wydana decyzja pozytywna dla kopalni przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Władze miasta, jak również i stowarzyszenia i częściowo mieszkańcy zażalili, odwołali się od tej decyzji do Generalnego Dyrektora do Warszawy. I czekamy na rozstrzygnięcie. No, rozstrzygnięcie się przesuwa, bo już chyba trzykrotnie czy czterokrotnie przesuwane o 2-3 miesiące. Ostatnio właściwie w sierpniu jest przesunięte na chyba 15 czy 16 październik. Nie wiem, zobaczymy, być może będzie znowu przesunięte. Ale z tego wynika, że jest ogromne parcie właściwie władz, tak, w sumie i regionalnych i państwowych na to, żeby jednak ten obszar uaktywnić górnicze. No tak by z tego wynikało, chociaż no, według tam powiedzmy i wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo, no twierdzi, że w tej nowej ustawie, która ma być powiedzmy procedowana 15 października, mają być wyznaczone tak zwane złoża strategiczne. I wiceminister twierdzi, że złoże Imielin Północ i Paruszowiec nie należą do złóż strategicznych, bo to chodzi o złoża przede wszystkim węgla brunatnego, które jest strategiczne. Zobaczymy, jaka będzie dalszy etap procedowania tej decyzji środowiskowej, czy zostanie utrzymana w mocy, czy zostanie po prostu oddalona i do ponownego rozpatrzenia być może. No zobaczymy. No tak, ale oprócz państwa samozaparcia, że tak powiem, bo przecież to jest niezłomne działanie przez wiele lat. Już na pewno bardzo intensywne przez co najmniej ostatnie dwa lata. Panie pośle, no obserwuje pan różne zmiany ustawowe, tak? Jest pan członkiem dwóch komisji, wprawdzie nie tej akurat resortowej, ale jest też zła bardzo informacja, bo takie działania ludzi aktywnych mogą zostać skreślone, bo jest procedowana ustawa, która mówi o tym, że tak naprawdę w kontekście wydawania decyzji na kopalnictwo, prawda, mieszkańcy i samorządy, głównie samorządy, nie będą miały właściwie już nic do gadania. Czy się mylę? No niestety, nie myli się pani redaktor. Taka ustawa jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jest ona przedmiotem prac Komisji Ochrony Środowiska. I Sejm został przerwany, ostatnie posiedzenie Sejmu zostało przerwane i przeniesione do kontynuowania po wyborach. To jest absolutnie sprawa bez precedensu. Ona się w ogóle nie powinna wydarzyć, dlatego że będą decyzje podejmować posłowie, którzy być może będą również wiedzieli o tym, że już nie będą zasiadać w parlamencie. Być może wybory 13 października zmienią układ sił i po wyborach Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie miało większość i będzie mogło taką złą ustawę przegłosować. Myślę, że ta przerwa, która się pojawiła, jest właśnie po to, żeby przegłosować, przeprowadzić szybko, na prędce te ustawy, które są po prostu negatywne dla społeczeństwa, no które właśnie, źle one zostałyby odebrane. Bo tutaj pan bardzo słusznie powiedział, że węgiel jest ważny, ale nie można wydobywać go za wszelką cenę. Jeżeli ludzie inwestowali w swoje domy, w firmy i mieli takie poczucie, mieli taką wiedzę, że na tym terenie nie będzie eksploatacji, to powinni mieć prawo do tego, żeby się skutecznie sprzeciwić. Władza chce to prawo zabrać obywatelom. Obecna władza nie lubi samorządów, nie lubi samorządności, nie lubi tego, że lokalne społeczności chcą mieć prawo do podejmowania decyzji. Uważają, że wiedzą lepiej, że lepiej z pozycji Warszawy podejmuje się decyzje i nie trzeba słuchać obywateli. To jest absolutnie naganne, bo powinniśmy cały czas w dojrzewającej demokracji, coraz starszej demokracji, decentralizować system państwa w taki sposób, żeby jak najwięcej decyzji zapadało na dole. A mamy od 4 lat sytuację zgoła inną. To władza centralna w Warszawie przejmuje kolejne obowiązki i podejmuje decyzje i mówi, co jest dobre,
a co jest złe, dobrze, nie pytając w ogóle, nie słuchając w ogóle obywateli. Okej, panie pośle, ale przecież tam są także w parlamencie są też ludzie, którzy no, mogą zgłaszać. Ja rozumiem, że to zgłaszanie może nie być skuteczne, ale niemniej jednak no, chyba ktoś zastanawiał się nad tym, co tutaj zrobić. Panowie pewnie też, bo węgiel, jak wiemy, no, jest póki co jeszcze dalszym paliwem istotnym, przynajmniej źródłem, prawda, tworzenia energii. I trzeba jakoś pogodzić te dwie sprzeczne sprawy. Co w takim razie, gdyby można zaproponować? Myśleliście nad tym, panowie? Ja myślę, że węgiel jest ważnym, tak powiem, jak pani powiedziała, paliwem, który przez jakiś czas jeszcze na pewno będzie zasilał nasze elektrownie, no ale my mamy jakieś pewne, to wcześniej mówiłem, te zobowiązania wobec Unii Europejskiej, mamy zobowiązania wobec naszej ziemi, śląskiej ziemi, wobec Polski. Wiadomo, że tego węgla nie można wydobywać wiecznie, on się kiedyś skończy i do tego trzeba się przygotować. I ale się może chodzi o technologię na przykład? No. Technologia, myślę, że są technologie nowoczesne, ale na zamułkę, no to nawet nie są takie nowoczesne technologie, bo wcześniej wydobywano węgiel na zamułkę, na podsypkę tak zwaną, no ale te technologie są nieopłacalne po prostu dla kopalni, bo dzisiaj liczy się cena. Dlaczego Polska importuje w obecnym czasie rekordową ilość węgla? Według mnie dlatego, bo jest tańszy gdzie indziej po prostu. Tam jest to po prostu prawo rynku. Tam, gdzie jest taniej, po prostu można to taniej kupić i ta energia może być tańsza. Po drugie, mamy jeszcze emisję CO2. No to są bardzo, że tak powiem, szereg złożonych kwestii, na które się składa później ta cena prądu. No dobrze, ale tak naprawdę, panie burmistrzu, jeszcze chciał pan coś? Chciałem powiedzieć, że no, my wiemy, że energetyka przez najbliższe, powiedzmy, jeszcze 15-20 lat jest ustawiona na węgiel. I musimy wszystko robić, żeby jednak, powiedzmy, ta zielona transformacja przebiegała bez większych konfliktów społecznych. My wyraźnie mówimy, że była być może zgoda na eksploatację Imielin Północ, ale gdyby to była tylko eksploatacja normalnie pod terenami zielonymi, niezurbanizowanymi, nie pod zabudowaniami, a widzimy, że właściwie, no, powiedzmy, 1/3, czy nawet do połowy, to jest praktycznie pod zabudową mieszkaniową, tam gdzie są zakłady pracy, tam gdzie ludzie pobudowali w ostatnich czasach budynki. I gdyby ewentualnie tutaj była rozmowa przedstawicieli kopalni z władzami gminy, gdyby ten teren Imielin Północ w jakiś sposób można byłoby okroić, zmniejszyć czy pokazać, gdzie można wydobywać, bo my dokładnie wiemy, a gdzie nie, to wtedy na pewno było inne podejście, ale tu praktycznie no, cały ten obszar jest, czy on jest zabudowany, zurbanizowany, czy na przykład tereny zielone, nie ma znaczenia, po prostu jest planowane się tym nie przejmuje. Wydobycie wszędzie. Panie burmistrzu, pan doskonale wie, że kopalnia i przedstawiciele spółki PGG nigdy nie po prostu wyciągnęli ręki do naszych mieszkańców, do samorządu, nie zaproponowali taka spotkania. Po prostu chcą zrobić, mieli na to, co zaplanowali, nie dyskutują, nie chcieli się spotykać. Praktycznie pana pisma i działalność, protest pod Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska spowodowało to, że została zorganizowana rozprawa administracyjna, która była według mnie przeprowadzona tendencyjnie, bo pan dyrektor kopalni miał praktycznie nieograniczony czas, a przedstawiciele miasta, eksperci po prostu mieli, że tak powiem, kneblowane usta, można tak trzeba to po prostu nazwać. Jak można mieć po prostu... Nie mają szacunku dla mieszkańców. I my wiemy, że prawo górnicze jest właściwie no tak bardziej pod górnictwo ustawione, ale jednak ta zasada, powiedzmy, dobrej współpracy, porozumienia, no powinna tu być górą i być może można byłoby się w jakiś sposób dogadać z władzami kopalni, że powiedzmy federujemy tam, gdzie jest to możliwe, gdzie nie zagraża to, powiedzmy, mieszkańcom, infrastrukturze, czy powiedzmy tym obiektom, które są, no, powinny być chronione. Co prawda są wyznaczone pewne filary, ale to są tak niewielkie obszary, że praktycznie można powiedzieć, że to jest znikoma sprawa. Trzeba wyraźnie powiedzieć, my nie jesteśmy przeciwko federowaniu, przeciwko górnikom, bo górnicy muszą, ci, którzy obecnie pracują, muszą tam do... 15 lat też musimy skądś ten węgiel czerpać. Tak, i do emerytury muszą dopracować, bo wiemy, że młodzi tam raczej już niespecjalnie nie chcą się zatrudniać w górnictwie, coraz to mniej jest chętnych, powiedzmy tutaj, ale ci, którzy pracują, powinni dopracować do emerytury i tu na zasadzie, powiedzmy, dobrej współpracy, porozumienia, można by te sprawy jakoś załatwiać. Panie pośle, no widać, że na dole jest duże rozsądku. Parokrotnie padło tutaj takie zdanie, że węgiel jest ważny i wszyscy się z tym zgadzamy, ale my o węglu musimy myśleć również w pewnej perspektywie, bo polityka to nie jest
tu i teraz, tylko politykę buduje się dla przyszłych, realizuje się dla przyszłych pokoleń. I my powinniśmy myśleć o pewnej perspektywie, w której również będziemy odchodzić od węgla. To jest nieuniknione. Musimy inwestować w nowoczesne technologie, w nowoczesne źródła pozyskiwania energii. A dzisiaj pieniądze, które w 2015 roku, kiedy obecny rząd przejmował władzę, jeszcze były, bo były nadwyżki, chociażby w Tauranie Wydobycie, tutaj blisko w Jaworznie, było na koniec roku 80 milionów zysku. Dzisiaj jest ponad miliard straty, a prezes, który pełnił z nadania politycznego tę funkcję, nie odpowiada za to, do jakiego momentu doprowadził spółkę, tylko jest dyrektorem w spółce córce. My w ogóle nie myślimy o perspektywie, nie inwestujemy. Nie planujemy przyszłości, tylko realizujemy doraźne potrzeby. Dużo mówi się o tym, taką strategię ma rząd i taka jest też propaganda, że chodzi o miejsca pracy, że troszczą się o Śląsk. Absolutnie nie, dlatego że Śląsk zostanie zostawiony sam sobie. Kopalnie kiedyś przestaną fedrować, będą tereny zdegradowane, będą szkody górnicze. Nie ma miesiąca, żeby w moim biurze poselskim nie były osoby, które domagają się, walczą o odszkodowania za szkody górnicze. I nie udaje im się tych odszkodowań no właśnie, zdobyć. Szkody górnicze to jest taki temat, który może bardziej złagodziłby jakby postrzeganie tych nowych terenów górniczych, które miałyby być objęte fedrowaniem. Jak to może wyglądać? Szkody górnicze to są określone kwoty wydatkowane z, powiedzmy, z kasy kopalni, z spółki. Na to trzeba duże pieniądze. My wiemy, no, że górnictwo no, ma trudną sytuację i zawsze najważniejsze będą wynagrodzenia górników, bo to jest podstawa. Później ewentualnie sprzęt, maszyny i materiały, no, a później dopiero na końcu są, powiedzmy, realizacje szkód górniczych. A jeszcze podatki po drodze, tak. No i zawsze te szkody górnicze, czy samo wydatkowanie tych środków, no jest na samym końcu i powiedzmy wydatkuje się tyle, ile tam powiedzmy zostanie. To są niewielkie już później kwoty i zawsze brakuje, bo przecież można byłoby ewentualnie no, w jakiś sposób tam się dogadać i na przykład te gazociągi wyprzedzająco już na przykład zabezpieczyć. Ale to są miliony. No tak, ale nie, o tym właśnie trzeba myśleć, perspektywy tak, środków, o czym mówił pan wcześniej, poseł też, tak? Trzeba powymieniać normalnie niektóre na przykład linie wysokiego napięcia, zabezpieczyć je, wodociągi, gazociągi. Czy totalnie nie jesteśmy przygotowani tak naprawdę? To jest określony czas, żeby to zrobić, przed oczywiście uruchomieniem kopalni i oczywiście duże pieniądze, które trzeba wyłożyć. Pytanie, czy one się znajdą? Proszę zwrócić uwagę, w 2007 roku została wygaszona kopalnia Mysłowice. Do dzisiaj te tereny są zdegradowane, straszą. Państwo nie poczuwa się do odpowiedzialności za te tereny. Ale to są tereny państwowe, przepraszam. Są to tereny państwa. Oczywiście. Nie są one przekazywane samorządom. Jest to bardzo trudna procedura, ale oczywiście za tym również powinny iść pieniądze, bo kopalnia skończyła fedrować, pozostały szkody, bo nawet w tym tygodniu był u mnie mieszkaniec, który walczy o szkody górnicze, odszkodowanie za szkody górnicze, które jeszcze kopalnia Mysłowice wyrządziła. Bezskutecznie. Tak, ja wiem, że to jest prosił ogromne o pomoc. No, kopalni nie ma, jest wysyłany od instytucji do instytucji, bo to państwo w państwie tak naprawdę. I już odbił się od kolejnych drzwi, od kolejnej instytucji, bo każda nie czuje się odpowiedzialna już, za tak? tą sytuację. Właściwie. Natomiast państwo też nie poczuwa się do tego, żeby zainwestować w te zdegradowane tereny. Ale myślę tutaj, że właśnie prawo, to najważniejsze jest prawo. Prawo jest tutaj po stronie inwestora i bardzo trudno jest, że tak powiem, nawet na drodze sądowej wygrać odszkodowanie dla mieszkańca o szkody górnicze. Znam przykłady mieszkańców gminy naszej Imielin i gmin sąsiednich, gdzie nawet do 10 lat trwają postępowania sądowe. Są to postępowania kosztowne, stresujące, długotrwałe i często przegrane. No tak, to panie pośle, to ja rozumiem, że ta nowa ustawa, poza tym, że mówię o tym, zamknijmy usta tak naprawdę ludziom, którzy mieszkają w tym otoczeniu, którzy po prostu mają tu swoje majątki, nie mają żadnej szansy na to, żeby jakoś liczyć skutecznie na rekompensatę, bo o tym też mówimy, tak? To czy ona przewiduje właśnie jakieś zmiany w prawie mówiące o tym, że dobrze, my mamy potrzebę skorzystać, prawda, z tych naszych bogactw, ale
dzięki, skoro mamy taką potrzebę, przepraszam, to państwu to zrekompensujemy. Jest taki pomysł? Państwo dzisiaj uzurpuje sobie prawo do decydowania, natomiast zwróćmy też uwagę na to, że jeżeli, bo dzisiaj jest jeszcze jakaś procedura odwoławcza, obywatele mają prawo do tego, żeby no, nawet i skutecznie zaprotestować. Natomiast w momencie, w którym obywatel nie będzie miał prawa do protestu, nie będzie miał możliwości tak naprawdę, on będzie bezpodstawny jakikolwiek odwołanie, to państwo być może za parę lat powie mu, ale co nas to obchodzi, tak? Przecież co nas to obchodzi? Że tam się wybudowałeś człowieka. Tak? No, przecież takie jest prawo, my mamy taką możliwość, że fedrujemy nasze szkody górnicze, jak się kopie, to są szkody górnicze. No, ale w prawie górniczym wyraźnie zapisane, że to przedsiębiorca górniczy powinien te szkody usunąć. Ewentualnie, że się nie da usunąć, to zapłacić. Tylko tak. Wiemy, długo ludzie muszą dochodzić się swoich praw, panie burmistrzu. I to jest pewien problem, tak? Że no właśnie, bo ludzie... zawsze kasy brakuje i niestety zostajemy w tym pracując... Poza tym często jeszcze się udowadnia, że to nie ta kopalnia, że to nie szkody górnicze, no tak, że to tylko, może... Że, tereny, chcę powiedzieć taką rzecz. Argumentów też jest bardzo dużo. Z własnego ja pracując także w górnictwie, bo wiele lat przepracowałam w górnictwie, pracowałam w firmie, która miała obowiązek taki, nie wiem, czy on dzisiaj funkcjonuje, czy nie, może państwo wiecie wiedzieć, żeby odkładać pieniądze na tak zwany fundusz rekultywacyjny. On był określony co do procentu przychodów związanych z kopalinami. Tam był akurat piasek, ale także w jakiś tam sposób degradował w końcu tereny i należało. Zresztą mamy tu parę akwenów, tak, które były wykonane też z tych pieniędzy. Mam takie wrażenie, że teraz już tych funduszy nie ma, że jak gdyby kopalnia nie odkłada na przyszłe rekompensaty dla tych, którzy zostali tym jakby no, dokuczliwie skrzywdzeni. Ale mam takie pytanie, czy to jest tylko Imielin tak walczy, czy są jeszcze jakieś inne miasta? Ja ostatnio właśnie 28 września w Imielinie było takie spotkanie stowarzyszeń działających na Śląsku, między innymi tam stowarzyszenia z Rybnika, z Międzyrzecza, z Pszczyny, z Mysłowic, z Kosztów i postanowiliśmy dwa nasze imielińskie stowarzyszenia, postanowiliśmy zawrzeć taką koalicję, współpracować ze sobą. Ta koalicja nazywa się Zielona Transformacja Śląska. Chcemy promować sprawiedliwą właśnie tą transformację tego Śląska, z tego czarnego Śląska. I zwrócić uwagę na to, co trzeba przy okazji zwrócić zrobić. Uwagę na te problemy, że... To wy chcecie jechać na to spotkanie, na to posiedzenie kolejne? Nasi przedstawiciele będą się wybierać do Warszawy, może nie z wszystkich organizacji, bo nie wszyscy akurat w tym nie mają czas, no ale planujemy, że tak powiem, 14 prawdopodobnie, jeśli się nic nie zmieni, jest posiedzenie komisji sejmowej i nasi przedstawiciele będą tam chcieli zabrać głos w tym temacie. Rozumiem. O ile zostaną wpuszczeni, dodam, bo niestety praktyka tego parlamentu jest taka, że często nie wpuszcza się obywateli do świątyni demokracji. Tak, tak, tak. Takie rzeczywiście wieści też do nas docierają. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji była jakby ten protest też sformalizowany w pewnym sensie, ten związany z tą niechybnie, że tak powiem, czekającą za drzwiami ustawą nową, tak, i tymi zmianami. Tak, nasza Rada Miasta podjęła taką uchwałę, która wyraziła protest przeciwko właśnie procedowaniu tej ustawy, bo wiemy, że to jest ustawa, która szkodzi po prostu normalnie demokracji samorządowej, tej naszej na samej dole i mam nadzieję, że zostanie to wysłuchane. I co ciekawe, bo i kadencja poprzednia Rady również podjęła uchwałę wyrażającą protest przeciwko eksploatacji węgla Imielin Północ, jak również i ta Rada, czyli jest pewna ciągłość działania, bo wiemy, że to jest bardzo istotne dla nas, dla mieszkańców, bo wiemy, że miasto po prostu się rozwija dobrze. Jeżeli miała być następnie eksploatacja na prawie 50% powierzchni miasta, no to wtedy oczywiście... Dobrze, i ostatnie pytanie będzie się rozwijać. Jeszcze ważne, chciałbym to podkreślić na koniec, że to jest bardzo ważna sprawa, to co pan burmistrz powiedział, że miasto i mieszkańcy idą jednym torem. Jednakowo myślą, że nie są przeciwko, nie ma po prostu tak jakichś... Tak mają jednakowe tory myślenia. To jest taki ogólny problem miasta. Razem po prostu działają. Tak, panie ja chciałbym dopowiedzieć do tego, co powiedział pan burmistrz, mówiąc o tym, że ta ustawa jest szkodliwa dla demokracji samorządowej. Ona jest szkodliwa dla społeczeństwa, bo czy budując państwo, tak, przyszłość państwa, myślimy o przyszłych pokoleniach, czy młodzi ludzie będą chcieli żyć w państwie, w którym obywatel nie ma prawa głosu, w którym 40 tysięcy ludzi rocznie umiera z powodu smogu,
z powodu tego, że nie inwestujemy w nowoczesne technologie. Tak, bo to jest ten sam problem. I musimy sobie też, ja często zadaję pytanie tym górnikom, którzy właśnie zadają pytanie o swoją pracę. Oni nie muszą się bać o pracę, jeśli dzisiaj pracują w górnictwie, bo mówimy o perspektywie. Właśnie chodzi o to, żebyśmy planowali przyszłość. Ale ja zadaję zawsze pytanie, jeżeli pan pracuje na kopalni, wie pan, jaka to jest ciężka praca, jakie wielkie niebezpieczeństwo dzisiaj jest pracy górnika, bo coraz większe koszty są wydobycia węgla, nie tylko finansowe, ale również i związane z ryzykiem. Czy chciałby pan, żeby pana syn pracował tak jak pan? Najczęściej mówi nie. Tak, więc myślę. Jeżeli mówimy o przyszłości, o przyszłych pokoleniach, to myślmy właśnie w ten sposób. Jeżeli nawet górnik nie chce, żeby jego syn, nie chciałby, żeby jego syn był górnikiem i tak ciężko pracował, i tak ryzykował, to trzeba się nad tym mocno zastanowić tak. I nie możemy pozwolić na to, żeby państwo zabierało nam prawo głosu. Tak, ja mam jeszcze tylko jedno pytanie do pana burmistrza, na taką krótką naprawdę odpowiedź. Do budżetu wpływają jakieś pieniądze, opłaty eksploatacyjne. To są duże pieniądze. Czy gdy nie będzie tam kopalni, bo już skończy swój byt, to jak sobie miasto poradzi? Można powiedzieć tak, że dla powiedzmy jakiejś tam biednej gminy, która nie ma zbyt dużego dochodu, to być może ta opłata eksploatacyjna jest znacząca. Ale Imielin należy raczej do gmin która bogaczej. Radzi sobie I radzi sobie wyśmienicie. My mamy ponad 600 podmiotów gospodarczych, jest bardzo dużo, około 150 firm, które zatrudniają powyżej 20 pracowników. Przedsiębiorczość imielińska się ma bardzo dobrze. Tak, podatki i w miarę, że tak powiem, spływają dobrze. Przede wszystkim mamy bardzo duży udział normalnie we wpicie, czyli jest bardzo dużo nowych mieszkańców, którzy dobrze zarabiają i 40% właściwie z PIT-u wpływa do kasy gminnej. Jest wystarczający budżet, żeby to miasto bardzo dobrze się rozwijało. My nie potrzebujemy rzędu, powiedzmy, być może miliona, półtora, bo tak w takich granicach do 2 milionów może by z tej opłaty eksploatacyjnej mogliśmy uzyskać, ale to nie zrekompensuje tych strat, które będziemy ponosić w infrastrukturze. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to jest taki głos nie wołającego na pustyni, tylko taki, który faktycznie każdy w domu sobie może rozważyć i tak naprawdę powiedzieć, no nie bardzo bym chciał, żeby za mnie decydowano, bo to tak właściwie dzisiaj wygląda. I tak naprawdę to było jakby głównym powodem tej naszej rozmowy, że powiedzieć głośno ludziom, słuchajcie, to trochę nie tędy droga, tak? Zabierzmy się za porządne działanie na przyszłość z efektami takimi, jakbyśmy oczekiwali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.